Polski system imigracyjny umożliwia łatwy dostęp do rynku pracy obywatelom kilku państw, na przykład Ukrainy, Białorusi, Gruzji, czy Armenii, czy Mołdawii. Obywatele tych państw potrzebują tylko oświadczenia o tym, że mają zostać zatrudnieni i dzięki temu mogą już legalnie w Polsce pracować. Natomiast w Europie, bardzo blisko nas, istnieją takie kraje jak Serbia, Bośnia i Hercegowina, Albania czy Czarnogóra, które są już na mniej lub bardziej zaawansowanych negocjacjach co do przystąpienia do Unii Europejskiej, a cały czas dostęp tych obywateli do polskiego rynku pracy jest praktycznie zamknięty. Jeśli patrzymy na statystyki ZUS-u o tym, ilu cudzoziemców opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, to znajdziemy tam bardzo niewielkie liczby Serbów, Bośniaków czy Czarnogórców i uważamy, że należy to zmienić, jako że są to kraje, które dobrze znamy z naszych wakacyjnych podróży, wiemy, że można się z tymi ludźmi łatwo dogadać, to uważamy, że polski system imigracyjny należy zmienić w taki sposób, żeby także obywatele tych państw bałkańskich, które aspirują do uczestnictwa w Unii Europejskiej, objąć także systemem pozwoleń na pracę tylko na podstawie oświadczenia. Tak jak obecnie korzystają z tego Ukraińcy czy Białorusini. Oprócz tego, że generalnie pomogłoby to tym osobom, które zyskałyby nowe perspektywy zawodowe i pomogłoby polskiej gospodarce, bo u nas wytwarzano by więcej dóbr i usług, które moglibyśmy taniej nabyć, to wytworzyłoby to kontakty gospodarcze między naszymi krajami, które mogłyby zaowocować zwiększoną współpracą handlową czy kapitałową już po tym, kiedy te państwa przystąpią do Unii Europejskiej. Dlatego jednym z naszych postulatów co do deregulacji polskiego systemu prawnego jest właśnie to, żeby objąć obywateli państw bałkańskich, którzy jeszcze nie należą do Unii Europejskiej, tym właśnie uproszczonym systemem pozwoleń na pracę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to pobierz nasz cały raport.